Rokicze. Piękna miejscowość, która ma przeuprzejmych mieszkańców. Nie bez powodu o to miasto bili się Niemcy z Polakami. Mikołaj Pieszyński jest ćpunem, który bardzo, ale to bardzo lubi walnąć sobie w żyłę. Albo, dla miłej odmiany, wprowadzić dużo proszku przez nos do swojego organizmu. Był 20 czerwca 2022 roku. Ostatni tydzień szkoły. Mikołaj nie wiedział, co będzie robił w te wakacje. We wrześniu musi sobie wybrać przedmioty, z których będzie pisał maturę, ale nie przejmował się tym na razie. Dla niego liczyło się tylko ćpanie. Jego ojciec Stanisław przeszedł poważny wypadek samochodowy, gdy Mikołaj miał 12 lat. Na szczęście wielkich uszczerbków fizycznych nie zostawił, ale psychicznych to aż zbyt wiele. Cholera. Well, you're standing in the corner like you're standing on dry land. You've been all around in this part of town and now you're waiting for a perfect man. But well, that ain't me, babe, but I'll sing you that rock and roll. I can't leave, babe, though I should go. Now don't look at me suspicious like there's something I don't see. You got a smile so vicious that I know I'll let it be. But it's heat, babe, burning in and up and out my soul. Gasoline, babe, but you don't know. You're so uptown, uptight, white light and a bottle of wine. Anyway, is that gonna make you feel alright? No ale stary, na cholerę ci to mam mówić. No wariacie. To opowiadaj. To było tak, że poszedłem do niego do domu, zeszliśmy ściągać ciuszki, powysać. No i na końcu wracę. I co dalej? No i spuściłem się w niego. Co? No po prostu. Nie założyłeś komuś? Nie, no stwierdziłem, że nie będę z jakimś lateksem penetrował panki, co nie? Przecież to teraz? Pożyjemy zobaczymy. Julka jest najpopularniejszą dziewczyną w szkole. Sławę zdobyła tym, że młody gość, co filmy robił tutaj w szkole, wziął ją do swojej produkcji. A ta skradła show i okazała się fantastyczną aktorką. Później ich współpraca dalej kwitła i kwitnie aż do dziś. Halo! Co? Wiesz, że ma dzisiaj zdjęcie u Kamila? Co? Julka ma dzisiaj zdjęcia u Kamila. A ty skąd to wiesz? Bo jestem statystą w jego filmie. Dobra.
Znowu ćpałeś? Znowu kurwa masz śpiesz? Pytam się! Które to już? Piąte. Wiesz, że odezwałbym się do ciebie jedynie trzeźwy? Poczułbym pewnie, usiadł tu na stołku obok. Patrząc, jak obracasz klamkę z drinkiem, oparł się o blat i powiedział: pamiętasz mnie? A następnego dnia pewnie zapomniałbym całe zajście. W myślach, modląc się, że ty wciąż mnie pamiętasz. Pijane pocałunki w pubie. Ja ci dam pijane pocałunki w pubie. Czego nie jesz? Chudy jesteś. Żadna dziewczyna cię nie będzie chciała za męża. Taka pokraka jesteś. Będę lepszym mężczyzną od ciebie. Coś ty powiedział? Powiedziałem, że będę lepszym mężczyzną od ciebie. Będę miał kochającą rodzinę, w której każdy za każdym wskoczy w ogień, a nie tak jak ty. Matka cię zostawiła, bo ją lałeś i znęcałeś się nad nią psychicznie. A potem całą kasę, jaką miałeś, wywaliłeś na adwokata, żeby udowodnił wszystko tak, żeby ja został z tobą. A ja nawet nie miałem wyboru. Stul dziób! Powiedz mi, dlaczego to zrobiłeś? Dlatego, żeby twoi koledzy z chlania nie pomyśleli, jak jesteś mężczyzną, że żona z dzieckiem cię zostawiła. No, powiedz. I ty mi będziesz mówił, że jestem pokraką. Weź się lepiej zastanów, chórzu. Gosia Kolanko, miłość przedszkolna Mikołaja. W zasadzie to relacje między nimi ciągnęły się aż do trzeciej klasy gimnazjum. Później wszystko legło w gruzach, bo Mikołaj zaczął ćpać, a wtedy Gosia była dziewczyną, która wszędzie unikała dragów i alkoholu. Cześć. Długo się nie widzieliśmy. No. No i jak tam u ciebie? Jakoś leci. Mogę spytać, co się stało z twoją twarzą? Ach, nic. Lekka kłótnia z ojcem, on po wypadku, no wiesz. Tak, rozumiem. A z tobą co się działo? Bo po gimnazjum to słów mi o tobie zaginął. Pojechałam pływać w Oświęcimiu. W Oświęcimiu? Tak. Tam to bardziej na technikę piekarnictwa można się wybrać coś. No wiesz co, bo ja muszę już spadać do szkoły, bo biologię mam, a profesor Osowski to... Tak, rozumiem. Może się zobaczymy. Z pewnością. Pa! Pa! Wyłatniała.
Otwieraj to śmieciu. Będziesz miał... Mikołaj? Co ty tu robisz? Przepraszam, stary, zapomniałem, że to twoja kabina. Stary, ale... Przepraszam. Ale nie o to mi chodzi. Co? Co się stało? Ojciec. Tak cię zlał? Nie chcę o tym gadać. Stary, ale to trzeba się zgłosić. Wiesz, mój ojciec po wypadku oszalał, jeszcze matka odeszła, to kompletnie się załamał, a teraz wszystkie smutki wylewa na mnie. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że to trzeba gdzieś zgłosić. Wiem, już mu dzisiaj nagadałem, poradzę sobie. Co mu powiedziałeś? Że jest walony tchórzem. I po tym dostałeś tak po morcie? Nie, to zmieńmy temat, nie chcę o tym gadać. Impreza jest na zakończenie roku 24 czerwca. Czerwałeś ulotkę? To nie moja. Wiem, bo jest zniszczona. W sensie, jak była twoja, to raczej nie byłaby taka, wiesz? Tak, zrozumiałem. I co, jestem zaproszony? Tak, ale nie przez organizatora. To znaczy? No, organizatorem jest Julian. O cholera. Julian chyba był tym jedynym człowiekiem, który zawsze uprzykrzał życie od małego Mikołajowi. Zawsze gdzie się nie zjawił, tam był Julian i tam był płacz Mikołaja. Stary, nie chcę tam być. Ja wiem, ale to jest jedyna okazja, żeby ci z Julku wyszło. Spoko będzie, dawaj. Dawaj, no. To co? Dobra. Ale idę tylko dla Julki. Jasne, szefie. Wielk musi złapać swoją owca. Nie wyszłaś. Ja wiem, ale Kamil docenia ludzi, którzy się starają. Czekam, aż wystąpić w filmie jakiejś głównej roli. Jeszcze się zdziwi, że teraz spałem, bo muszę wyszłać. A zabierzesz mnie chociaż na tą imprezę? Tak, 19:30 u mnie. Dzięki. Panie Pieszyński. Tak jest, profesorze? Może mi pan powiedzieć, jaki był temat, o którym przed chwilą mówiłem? Jaki temat? Ten dzień był zwykłym dniem w szkole. Czyli po prostu siedzisz w ławce, słuchasz, albo i nie, wywodów nauczyciela, później jedziesz do domu. Tato? Mikołaj nie wiedział, że po tych słowach, które wypowiedział dzisiaj rano, może się coś takiego wydarzyć. To wszystko tylko miało mieć jeden skutek. Mikołaj będzie więcej ćpał. Blanka Wojak jest niewidoma. Natomiast jej niepełnosprawność nie przeszkadza w byciu najlepszą uczennicą w szkole. Wygrywa wszelakie konkursy organizowane w województwie. Teraz przygotowuje się do ogólnopolskiego konkursu z biologii. Blanka? Coś tak zamyśliłaś? Myślałam o niej. O niej? No o Majce, głupku. Wybacz. Nie no, bez przesady. Myślę o niej czasami, ale akurat nie teraz. O czym teraz myślisz? O tym, jak napiszę tą olimpiadę z biologii. Bez rady, nie pierdol. No nie wiem, nie byłabym tego taka pewna. Dlaczego? Wiecie co? Może poprosimy już o rachunek? Strasznie wkurza mnie zapach tego gościa, co siedzi za nami. Po prostu gościu wykąpał się chyba w wodzie koleńskiej, przysięgam. A czekaj, jeszcze ciasta nie zdążyłem zjeść. Przepraszam. Tak? Możemy prosić o rachunek? Jasne, nie ma problemu. Kartą czy gotówką? Kartą. Jasne, zaraz wrócę. Dlaczego nie dacie mi w spokoju zjeść? Bo tak. Kobiet nie przegadasz, Tomek. Wiem, to chciałem zauważyć. Później się rozliczymy. Potwierdzenie? Nie, trzeba, dziękuję. Jasne. Miłego dnia. Miłego dnia. Zbieramy się, bo zaraz serio nie wytrzymam. Gdybyś czegoś potrzebowała, to... Tak, wiem. Dzięki.
Do zobaczenia jutro. Pa. Pa. Mama pewnie na zakupach. A, siostra to z jakimś kolejnym siusiu majtkiem się spotyka. Nic nowego. Blanka zawsze podczas parzenia kawy zastanawiała się nad czymś. Dzisiaj akurat był to konkurs biologii. Miała wątpliwości, czy na pewno ma do tego podejść, bo nie ukrywała, że powoli ją to trochę męczyło. Chciała zaznać innego życia niż do tej pory. Chciała wyjść ze swoich czterech ścian i po raz pierwszy spróbować alkoholu. Bo przecież za winklem miała 17 lat. Stało. Nasz sąsiad. Ten, który mieszka naprzeciwko. No i co z nim? Jego ojciec się zabił. Co się stało? Jego ojciec się zabił. Boże. Hej, Blanka, chcesz herbaty? Mama zrobiła. No, możesz przynieść, dzięki. Tylko dwie łyżeczki cukru, okej? Jasne. Dzięki. Blanka mimo pseudonauki zastanawiała się nad Mają. Jednak wiedziała, że Majka jest osobą homoseksualną, ale cały czas miała wątpliwości, czy... Proszę bardzo, herbatka dla siostrzyczki. Dzięki. Czy na pewno to wyjdzie? Czy Blanka jej się spodoba? Jak rozpoznać lesbijkę? A czemu pytasz? No bo mam zagwozdkę. Jaką? Ach, dobra, tylko nie mów rodzicom, bo oni to i tak już myślą, że ich Bóg w dzieciach pokarał. Przestań, po prostu powiedz. Podoba mi się dziewczyna. Blanka bała się wypowiedzieć to zdanie, bo nie wiedziała, jak zareaguje jej siostra. W sensie? No, w sensie takim, że w mojej szkole jest pewna dziewczyna. Chodzi do równoległej klasy i ja mam wrażenie, że jest lesbijką, no i... Ale w czym masz problem? Nie wiem, jak zareaguje ona, a co dopiero rodzice. Blanka, nie możemy wstydzić się swoich uczuć. Po prostu nie możemy. Jeżeli coś do niej czujesz, to jej to powiedz. Może też coś do ciebie czuje, tak jak ty do niej. Po prostu jej to powiedz. Kocham cię. Ja ciebie też. Powiedziałaś rodzicom? Nie. Mhm. Hej, co tam? Co, maraton przebiegłeś? Nie, czemu? Bo dyszysz ciężko. Tak mam. O czym gadałyście? O problemach miłosnych. No proszę, proszę. Po prostu skończ. Nie wiem, co was ugryzło dzisiaj, ale mam to. Co to? Julian Chyła organizuje imprezę na zakończenie roku. Julian Chyła. Największy skurwysyn w naszej szkole. Organizuje imprezę na zakończenie roku. Dokładnie tak. Jeszcze mi powiesz, że chcesz na nią iść.
Tak, ale z wami. Że z naszą dwójką. Serio, widzisz mnie na imprezie? Tak, a czemu nie? Nie wiem, czy to dobry pomysł. A gdzie indziej porozmawiasz z Majką, co? Tomek! Czekaj. A co, Blanka, powiesz mi? Gdzie indziej porozmawiasz z Majką, jak nie na tej imprezie? No właśnie, tak myślałem. Dobra, ja spadam, zastanówcie się. O 20 się zaczyna. Co go ugryzło? Wkurwił się. Czym? No bo wspomniałyśmy coś o tym tyszeniu. Tomek był uważany za bardzo dobrego koszykarza, ale po kilku kontuzjach, w tym zerwaniu więzadeł krzyżowych, jego kariera poszła mocno w dół. Co za tym idzie, kondycja też. Nie trenował nic od 3 lat. Ej, nie wezmą cię do domu dziecka. Nie bój się. Skąd ta pewność? Mam, bo... Mówię ci, ta impreza będzie super. Ale musimy ciebie zajebiście ubrać tak, aby innym opadły szczęki z wrażenia. Tak, jasne. Bylebyś coś wykombinowała. Zawsze coś wykombinuję. Siema. Hej. Stało się coś? Nie, my tylko rozmawiamy. Rozmawiacie? Tak, o wierszach. Wierszach? Tak, bo Mikołaj zaczyna od następnego tygodnia sprzedawać egzemplarze. Wow, super! Chodź już. No co, gratulacje! Dzięki. Pa! Wiersze. No wiesz, jego ojciec się zabił. Co? No, jego ojciec się zabił. Nie wiem, co on tutaj robi. Serio. Może się zakochał w twojej siostrze. No wiesz, kiedyś coś tam kręcili niby. Co ty gadasz? No, ale wiesz, to już było dawno temu. Następne godziny dziewczyny spędziły na wybieraniu strojów, a raczej Basia spędziła czas na stylizowanie, a Blanka na pozowanie. Nie. Następne. I ty w tym chcesz wyjść. Won. Zapowiadało się na długą noc. Nie. Nie. Idź się przebrać. Proszę, idź się przebrać. Jezu. Dobrze, że rodzice mają dzisiaj nockę. Rokicze słyną z wybitnej straży pożarnej. Każdy wypowiada się na ich temat bardzo pozytywnie. Nawet sam prezydent Rzeczpospolitej. Moi druhny i druhowie, jestem głęboko przekonany, że ludzie, którym pomogliście, są naprawdę wdzięczni i docenili wasz wkład. Waszą życzliwość, wasz uśmiech, waszą chęć do pomocy. Ci, którym pokazaliście, że pomimo wielkiej tragedii i tak jest światełko w tunelu. Jestem z was dumny, podobnie jak dumni są wasi bliscy. Chcę wszystkim z całego świata pokazać najpiękniejszą twarz Polski. Gdy zagraniczni przyjaciele odwiedzają nasz kraj, a następnie wracają z powrotem do swoich rodzin, to zapewne wspominają Kraków, Warszawę, Gdańsk czy Częstochowę. Ale to wy mieszkańcy Rokicz, pokazaliście, że wasze miasto jest miastem niesienia pomocy. Po tych słowach prezydenta mieszkańcy Rokicz byli w niebo wzięci. Natomiast mieszkańcy innych miast pozostawali oburzeni. Co spowodowało, że w następnych wyborach został wybrany nowy prezydent. Dobra robota. To była twoja ostatnia akcja! Zawieszam się do odwołania! Dlaczego? Bo jako jedyna chciałam uratować życie i biegłam do tego płonącego budynku! Naraziłaś życie swoje i drużyny! Zawieszam cię! Bo co? Bo okazaliście się tchórzami? Jeszcze jedno słowo! Jesteś... Powiedziałem coś! Mariola Zełeń jest uczennicą w technikum. Chodzi do 4. klasy na profil logistyk. Pojutrze jest zakończenie roku szkolnego, a ona musi poradzić sobie z... Klarą. Hej! Hej! Dlaczego dzisiaj tak późno wróciłaś? Problemy przy akcji były, wiesz? Mimo tego, że Klara dopiero co kończyła 1. klasę szkoły podstawowej, to przewyższała swoich rówieśników poziomem inteligencji. Rozumiała absolutnie wszystko, co mówiła jej starsza siostra. A co dzisiaj robiliście? Ratowaliśmy rodzinę z płonącego domu, wiesz? Wow! Chodź, zjemy coś, bo pewnie nie jadłaś nic cały dzień.
Na którą masz jutro do szkoły? O 9:00. W porządku. Dobranoc. Dobranoc. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. Na pewno? Mhm. To się bardzo cieszę, że się rozumiemy. Klara. Hej. Wstawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź. Idziemy zjeść śniadanko. Jakie chcesz płatki? A jakie są? Cinnamini, cornflakesy i moje ulubione czekapiki. Czekapiki są super! Proszę bardzo. Dziękuję. Tym razem nie zapomniałam. Widzimy się o 14:00. To ty dzisiaj nie idziesz do szkoły? A to już jest sprawa, o której ty nie powinnaś wiedzieć. I tak mi powiesz. Dobra, uciekaj, bo się spóźnisz do szkoły. Pa. Pa. Halo, dzień dobry, trenerze. Tak, słucham cię. Jest taka sprawa, mogłabym wejść dzisiaj na salę? Na salę? Tak. A ty nie masz dzisiaj szkoły? No mam, ale jest ostatni dzień i tak w sumie nic się nie robi. No niby tak, ale wiesz. No wiem, rozumiem, ale naprawdę zależy mi. Nie powiem tego zachowania. Wiem, no wiem, rozumiem. To jak będzie? No dobra, pogadamy ze sprzątaczką, żeby ci dała klucze. Super, dziękuję. Widzimy się też po południu. Jasne. Nie ma wymówek. Jasne, oczywiście. Dziękuję. Thank you.
Halo? Halo, dzień dobry. Proszę pani, Klara się chyba źle poczuła, ma chyba gorączkę. Załatwię ci lekarza, dobrze? Okej. Teraz tylko musimy jeszcze iść do apteki, bo nie mamy w domu żadnych leków. No, ściągaj plecak. Pójdziesz ściągnąć buty? Ja ci wszystko przeszykuję. Jasne. Ja idę dzwonić do pani doktor. Pani doktor była bardzo dobrą koleżanką od Marioli. Wręcz najlepszą przyjaciółką. Przynajmniej takie wrażenie odczuwała Mariola. Słuchaj, no mam sprawę. Nie dałabyś rady obejrzeć mojej siostry? Trochę źle się czuję. A, dopiero jutro? No dobra, może być. A o której? Okej, to tak będziemy. Dobra. Dzięki. Cześć. Co teraz będziemy robić? Możemy iść książkę poczytać. Tak, super! Dobra, to ty idź do pokoju, a ja ci jeszcze zrobię herbatkę. Dobra? Jednak wiatr nie byłby sobą, gdyby na koniec się nie popisał. Wzleciał wysoko w powietrze i zawołał. Wieczorem dam koncert, jakiego leśna polana jeszcze nie słyszała. Jego głos brzmiał jak głuchy grzmot. Ledwie zapadł zmrok, a zwierzęta rozsiadły się wygodnie. Czytała bajkę Klarze do 23, a później świetliki padła jak sznita. Tak właśnie zaczął się dla Marioli 24 czerwca. Nie wiedziała jeszcze, że ten dzień będzie wspominać swoim wnukom. O godzinie 7:38 Blanka zbierała się już do wyjścia. Trzeba było tylko wsadzić coś do żołądka i można było się zbierać. Zakończenie rozpoczynało się o 8:30. Tymczasem o 8:20 Mikołaj spał i spał. Prawdopodobnie nie myślał w ogóle, żeby wstać. A pod jego drzwiami czekała Gosia. Wczoraj Mikołaj dopiero rozmawiał z gościem, który doradził mu, co zrobić z domem po śmierci ojca. Jak to wszystko wygląda od strony prawnej. Szczerze mówiąc, drogi młodzieńcze, to za chuja nie wiem, co powinieneś teraz zrobić. Ale jak to? Wiesz, nakłamałem trochę w CV. Cudem dostałem tą robotę, ale rozumiesz. Nie rozumiesz, wiesz, no, naściemniałem w CV, nie chcę, żeby się wydało, więc błagam, nie powiedz tego nikomu. A kto ogarnie wszystkie te sprawy z pogrzebem? Jak to kto? Ty. Ale ja nie mam pieniędzy. Na pewno masz. Byłem w twoim pokoju, sprawdziłem. Jeżeli masz dragi, to będziesz miał też kasę. A i... Dzięki za towar. Kurierzy.
Cholera. Mikołaj, dlaczego zaspałeś? Wiesz, że o 8.30 jest zakończenie, a ty jeszcze o 8.20 przewracasz się na drugi bok? Wiesz, że jeżeli się spóźnimy, to nauczyciele się na nas tak wkurzą, że... Że nie będzie ciekawie. Co ty robisz? Co ty robisz? Mikołaj! Co ty robisz? Ciągam. Też się skuj. Wiesz, co właśnie zrobiłeś? No, owszem, wiem. Skubuj. Skubuj się. Czyli bombę, wariacik. Proszę tutaj. No dobra. Coś otwardzieli. Brawo. Ruch kobieta. Moja siostra już poszła? Moja siostra jest porządna. I nie spóźnia się tak jak ty. No i ty? Przepraszam sobie. Co, już chyba na końcu zaczęło działać. Co? Co? Nie. Paczka, Tomek to się na nas obraził, czy co? Nie mam pojęcia. Tam niech się swoje pierdoli. Ale to co zrobimy z tą imprezą? Pójdziemy na nią i pokażemy temu dupkowi, co stracił. Mariola odebrała świadectwo z paskiem. Sama była w szoku, że jakoś udało jej się zdobyć takie świadectwo. A Olona zazwyczaj nie przywierała uwagi do takich rzeczy. Dla niej wyniki w szkole nie były ważne. Nie one definiowały człowieka. Zwyczajny serial był ulubioną kreskówką Klary. Fascynowali ją Mordechaj i Rigby. Mariola, patrz teraz! Co się stało? Jak on to zrobił? Przecież to nie jest możliwe. Mariola, ale to jest kreskówka. No dobrze, przepraszam. Chodź tu, pooglądamy razem. Nie mogę teraz z tobą oglądać, bo robię obiad. A coś dziś będzie na obiad? Coś dobrego. To nie jest odpowiedź. Owszem, jest. Nie jest. Jest. Mariola! Klara! Mariola! Słucham cię, siostrzyczko tu moja. Nie lubię, jak się ze mną przedrzeźniasz. Za to ja to uwielbiam. Mikołaj dzisiaj na imprezie będzie miał szansę, aby powiedzieć Julce, co do niej czuje. W międzyczasie Blanka słuchała wywodów Basi. To będzie melanż życia, a ty ze mną się napierdolisz i będziemy tak pijane, że rano obudzimy się z tak wielkim kacem, z jakimiś obcymi nagimi facetami w łóżku. Baśka! No co? Przesadzasz? Jak przesadzam? No, dlaczego ty chcesz się tak nawalić? Przecież... No to będzie melanż życia, nie rozumiesz? Ale po co ty chcesz to zrobić? Aby pokazać temu dupkowi, co stracił. Jakiemu dupkowi? Tomek! Blanka nie wiedziała, co odpowiedzieć. Nie wiedziała kompletnie o Basi i Tomku. Co? Rzucił mnie chuj. Co? Jak? Kiedy? I dlaczego ja nic o tym nie wiedziałam? Nie chcieliśmy na razie o tym mówić. Ale... Dlaczego? A no bo byliśmy paczką, trójką najlepszych przyjaciół. No, nie chcieliśmy ci robić przykrości ani nic. Jak przykrości, Paśka? No co ty wygadujesz? Ach, po prostu nie chcieliśmy, abyś poczuła się gorsza ze względu na to, że, no wiesz, jesteś ślepa. Dobrze wiecie, że wzrok straciłam, jak miałam 7 lat. Wiem. To dlaczego mnie okłamywałaś? Dlaczego? Po prostu powiedz mi dlaczego. Bo jestem kurwa niewidoma? Dlatego uważasz, że jestem gorsza? Powiedz mi! Przepraszam. Na którą jest ta impreza? Na 20. Będzie tam Majka?
Raczej będzie. Okej. Pójdziemy tam i pokażemy temu dupkowi, co stracił. I zdobędziemy Maję. Hej. Dobry wieczór. Zapraszam do środka. Dobry wieczór, pani doktor. Ściągaj buty. I zapraszam do salonu. No to z czym do mnie przychodzicie, dziewczyny? No, Klara od jakiegoś czasu źle się czuje i chyba ma gorączkę, bo jest trochę rozpalona. Czeka. Punktualnie nawet. Gratulacje, Miki. Dzięki. Miki, to Hania. Cokolwiek się pewnie znasz. Hania, to Miki. Nie, 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 przyjaciel. Cześć, Miki. Hej. No, to teraz tam. Gdy to tak stoisz? Debilu. Kurwa. Chodź. Trochę się boję. Co mam zrobić, jak będę obok Majki? Po prostu bądź sobą, tak jak to robisz na konkursach. Dobrze wiesz, że to nie jest to samo. Jak to nie? No, kiedy ty chodziłaś na imprezy, ja siedziałam przy książkach i cały czas się uczyłam. Nawet nigdy nie miałam alkoholu w ustach. Aby pić alkohol, trzeba być pełnoletnim. Kto to mówi? Dobrze, Roman, tylko kończysz pisać w tym swoim notesiku? No i trochę szeszkamfu i idziemy. Co? On ma dragi? On handluje dragami? No i co w tym dziwnego? Kuźwa, turbo cozy. No, romantyku, pokaż co tam masz. Mam witaminę. I blanchora. Tylko tyle? Nie no, zajebisty z ciebie dealer. No jeszcze to, ale nie dam wam tego za darmo. Nie no, Mikołaj. Nie dam wam. Co ty pierdolisz, Mikołaj, kurwa? Znamy się od tylu lat, nie pamiętam ilu, ale w chuj. I nie dasz mi swojego towaru za darmo? No spraw przyjemność swojemu przyjacielowi i jego dziewczynie, no. Nie jestem twoją dziewczyną. Oj tam, no fakt, jeszcze nie jesteś. Jeszcze. Ty! To ta niewidoma. A ta obok to kto? A głupia pizda, zerwała z Tomkiem, bo jej się dziewczyna podoba. Co? Taka Majka jej się podoba. No i tam ta zerwała z Tomkiem, nie? Z tym koszykarzem? Ta, z tym koszykarzem, no. Drzwi? No jeszcze bywam dwie koszulki. Taką jedną z buckami. Z rękawem. Kurwa, patrz na nią. Ej, stara, bo te suki się na ciebie patrzą. Domyślam się. W ogóle to muszę iść do toalety. Hej, bawmy się? Do mnie mówisz? Z kim ty przyszłaś? Wiesz co? Zawsze mi się inne podobały. Inne? No wiesz, to takie nietypowe, ale zagrożniśmy się. Siemano wszystkim! Zajebiście, że przyjście na ją przezajebistą imprezę. Liczę na to, że zapamiętacie ją do końca życia, a teraz bawimy się! To co? Powodzenia z Julką.
powiesz jej to dzisiaj. Powiesz. Zajęte! Na szlapie. Tomuś! Tomuś, chodź do nas! Co, Tomuś? Jest okej. Tak? A ja słyszałem, że... Co słyszałeś? Ja słyszałem coś o tobie. Co słyszałeś? No o tobie, o twoich problemach. Jakich problemach? No, że... ja... Kurwa, Wojtek, jest początek imprezy, a ty już się najebałeś. Nieprawda to! Ej mi! To dopiero siódmy kieliszek. Siódmy? Minęła 18 minuta do imprezy, a ty już... Nic mi nie jest, Tomuś. Nic mi nie jest. Wojtek. Słyszałem o twojej pannie. Co? No, o Basi. Wojtek, o co ci chodzi? Baśka miała, fajne biuro. Wojtek, przestań, o co ci chodzi? No, tak słyszałem. Na dodatek słyszałem, że ta twoja panna chce odbić dziewczynę twojej przyjaciółce. Co? No widzisz, jak mnie olałeś 2 lata temu, to teraz już nic nie wiesz. Gdybyś mnie nie olał, to byś wszystko wiedział. Ej. No i co zrobisz z tym fantem? Tomuś, odpowiedz mi. To skurwię ją. Dokąd idziesz, moja gwiazdo? Baśka, ja chcę stąd wyjść. Impreza się jeszcze nawet dobrze nie zaczęła. Chodź, za chwilę poznasz zajebistych ludzi. Hej, Luka. My się znamy. A nie? Człowieku, ja ciebie pierwszy raz na oczy widzę. Ale przecież się przyjaźnimy. Tak? Ogarnij się. Ale Julka... Nie słyszałeś, co ci księżniczka powiedziała? Nie słyszałeś? Wypierdalaj stąd, albo nie żyjesz. Możesz też nie wypierdalać, ej, ale za siebie uwaga. Nie ręczę. Wszyscy słuchaj. Ale wyłączcie tą muzykę. Może mnie znacie, może nie, ale nazywam się Tomek Kusztyk. 2 lata temu grałem w kosza i szło mi całkiem nieźle, ale przez kontuzję musiałem... Zajebisty mecz ze Śląskiem! Dzięki. Chciałem wam przedstawić, jak można być aż tak okrutnym, żeby zerwać ze swoim chłopakiem tylko po to, żeby potem odbić swojej najlepszej przyjaciółce dziewczynę, która od bardzo dawna się jej podoba. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście trójką najlepszych przyjaciół. Wiecie o sobie wszystko, mówicie sobie o wszystkim. Wiecie, to jest ten typ przyjaźni, że nocy o północy znasz odpowiedź na pytania o swoim przyjacielu, nie? No ale jeśli w tej relacji jest jeden chłopak i dwie dziewczyny, no to macie 100% pewności, że w końcu chłopak zakochał się w któryś. No i w tej historii tak było. Możemy sobie pogadać? No dobra. Chodź. I ja uczestniczyłem w tej historii. Zakochałem się w dziewczynie, która cały czas szła po swoje. Miała wszystkie przeszkody, niczego się nie bała. Wiecie, miała swój cel w życiu. Nie było dla niej żadnych barier. No i w końcu zdobyłem się na odwagę i wyznałem jej miłość. A ona wtedy rzuciła mi się w ramiona i mnie pocałowała. To był serio najcudowniejszy moment w moim życiu, a ona to najlepsze, co mnie w nim spotkało. No ale na związek musieliśmy ukrywać, bo nie chcieliśmy ranić naszej przyjaciółki. Ale wiecie co, teraz jak o tym myślę, to źle postąpiliśmy. Mieliśmy od razu jej o wszystkim powiedzieć. Może to inaczej by się wszystko potoczyło? Nie wiem. No i w końcu nasza przyjaciółka powiedziała, że podoba jej się dziewczyna. A wtedy zobaczyłem taki dziwny błysk w oczach mojej ukochanej. No i wtedy zaczęło się wszystko pieprzyć. Nasze pocałunki już nie były takie namiętne, między nami już nie było tyle miłości i takiego uczucia. Wtedy powiedziałem sobie, że muszę sobie odpuścić, że to już musi być serio koniec, ale nie potrafiłem. Przecież nie da się przestać kogoś kochać tak z dnia na dzień i sprawić, że przestanie ci zarażać. Przyjaźnimy się co najmniej od roku. Mikołaj, nie. Tak. Mikołaj, posłuchaj, ja ciebie widzę pierwszy raz na oczy. Możliwe, że widziałam ciebie na korytarzu w szkole, ale pierwszy raz z tobą rozmawiam. To jest niemożliwe. Zobacz, jak ty wyglądasz. Pocisz się, jesteś wychudzony. Masz rozszerzone źrenice i cały czas jesteś zaniepokojony. Mikołaj, czy ty coś bierzesz? Proszę, to jest niemożliwe. Mikołaj, czy ty coś bierzesz? Mikołaj!
Tak, biorę. Bardzo dużo biorę. Masz urojenia, masz wahania nastroju. To ty do tego doprowadziłaś. Dopiero teraz z tą pierwszy raz gadam. To ty do tego doprowadziłaś. Mikołaj. Jestem chory, bo się w tobie zakochałem. Barbara Dońska. To nie mowa. Paśka? Chcesz teraz skrzywdzić Blankę. Oszukujesz, kurwa mać, swoją najlepszą przyjaciółkę, suko. Julka, ja ciebie kocham. Zostaw mnie. Ale Julka... Czy to, co on powiedział, to wszystko jest prawda? Paśka, odpowiedz mi! Ja... Przepraszam, to nie tak! Dobrze. Myślę, że za 3 dni będzie zdrowa jak ryba. Dzięki, Angelika. Mariola, tam się dom pali. Chyba ktoś został! Hej, wstawaj, budź się! Wstawaj! Wszystko w porządku? Żyjesz? Tak. Wstawaj. Szybko. Ktoś został. Mikołaj w łazience został. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Chodź, wstawaj. Przemęczeni codziennością, w noc chcemy uciec, aby poczuć się wolny. I może to nie jest tak, że nie chcemy, może po prostu nie umiemy sprzeciwić się losowi. Poukładać wszystko od nowa, iść nie patrząc wstecz. I nie gnać za wyidealizowanym światem, którego nie możemy dogonić. Chociaż spróbować żyć chwilą, śmiejąc się jak dziecko, poczuć to, czego pragniemy. Dostrzegając dobro w najmniejszych rzeczach. Dostrzegając miłość i po prostu być sobą. Brawo! Jestem z ciebie taka dumna. Are you falling down? There's no net, no wire to catch you. Climb high, my dear. Stake to the ground, lay your bets down. I am still right here. Don't tell me that it's time again. Dzień dobry, czym pomóc? Dwie kole poproszę. Słyszał pan, co się stało tydzień temu? Nie, a co się stało? No ten cały pożar w domu rodzinnym. No tak, przepraszam, zapomniałem. Nic się nie stało. Ludzi uratował mój strażak. Mój strażak. Powiem panu, że za moich czasów to imprezy nie były takie gorące. Ja? Ja si stol. Pewnego razu w Rokiczach. High school memories. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell. I'm drawn like a moth through the neon lights. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country if your music is shitty. Or this Carolina boy will take you down to Fifth City. You know who you are, I ain't gonna name names. Your hands off.
love my country and go back from where you came. My country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. Jak on się nazywał? Mikołaj Pieszyński. Jak Mikołaj? Pieszyński. Nie każ mi się powtarzać. Mam. Wow. Wow, ten turbo cozy jakoś okładki. Got the feeling in your bones. Make you feel right at home. Hard it does it well. Keep me dancing till I'm dead. Wspaniałe! Pierdolę!